to pierwszy tego typu przegląd integracyjny, przegląd taneczny osób z niepełnosprawnościami. Pokaż jak tańczysz, pokaż kim jesteś. Dzisiejsze wydarzenie naprawdę jest ogromnie poruszające, ogromnie widać wrażliwość człowieka na człowieka, szczerość w wyrażaniu emocji, w ogóle w ruchach, we współpracy, w zespole. Gdy młodzież wchodzi na scenę Biskupieckiego Domu Kultury, która jest oświetlona Jupiterami i rozpoczyna taniec, można by pomyśleć, że jesteśmy w wielkim turnieju tańca gwiazd. A to nie do końca jest prawda. Wyobraźcie sobie, że obserwujemy taniec osób niepełnosprawnych. Taniec młodzieży, która posiada niepełnosprawność intelektualną, często również fizyczną. I ta młodzież w sposób zorganizowany, w sposób zaplanowany, pięknie nauczyła się układów tanecznych. Ta zabawa, ta radość, ta integracja, te wspólne ruchy w rytm muzyki jest nie tylko radością dla osób oglądających, ale również dla nich samych. Radość, a to dla mnie to radość ta właśnie ta przykuła, też to szczęście, które jak oni tańczyli, byli bardzo szczęśliwi, to chyba to najmocniej. Z wielką radością myślimy o tym, że są zaangażowane osoby z wolontariatu, ze szkół biskupieckich. Bardzo cieszymy się, że został napisany ten projekt, który wsparł PFRON. Bardzo cieszymy się, że specjalny katolicki ośrodek szkolno-edukacyjny w Kruzach i pracownicy z panią dyrektor Agatą Milewską na czele podjęli się tego wyzwania. Kilka miesięcy temu na stronie PFRON pojawiła się informacja, że można wziąć udział w takim projekcie. Znaczy, projekty można było wymyślać sobie różne, ale my sobie wymyśliłyśmy, że zajmiemy się tańcem. Napisałyśmy projekt, on miał oczywiście nie wyjść, miało nie przejść, ale się, może na szczęście jednak się udało. Mamy uczestników 100, tancerzy 100, wraz z opiekunami, opiekunów jest 55, wolontariuszy 25, także to jest taka dosyć duża impreza. Mamy trzy zespoły z Pomorskiego, trzy zespoły z Podlaskiego, no i 11 zespołów z Warmińsko-Mazurskiego. No gościmy dzisiaj 17 zespołów, czyli tyle, ile się zapowiedziało. Jest 100% frekwencja. Wszyscy, którzy się zadeklarowali, dzisiaj przyjechali. Jesteśmy po pierwszej turze występów. Każdy występ był w swoim rodzaju najpiękniejszym występem, jaki widziałam. Ciężko będzie jakby wyłonić jury kogoś, kto dostanie tą nagrodę, tą niespodziankę, bo każdy występ był no, dla mnie na pierwsze miejsce. Na pewno będzie to bardzo ciężkie zadanie. Niesamowita różnorodność, niesamowite zaangażowanie, wiele emocji, które w nas są teraz po tej pierwszej części. Także nie jesteśmy w stanie jeszcze teraz określić faworyta. Na pewno będzie to wymagające dla nas. Zawsze mówię, że ja mam najlepszych pracowników i nauczycieli w powiecie, jak i w województwie, którzy pracowali na tym w sumie od maja. Czyli no 4 miesiące. O imprezę organizuje z nami oczywiście Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej. Mamy szerokie wsparcie od burmistrza miasta Biskupiec, od wójta gminy Kolno, od firmy Eger, od Nadleśnictw, od Banku Żywności. Tak więc tutaj wielu jest partnerów, od pana starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako, wiele partnerów również finansujących to, wiele osób wspierających, wiele dobrych osób, które pomogły nam w organizacji tego przedsięwzięcia. W tym procesie pisania tego projektu, to od razu nam zaświtało w tej głowie, że no musi to być fajne miejsce, takie zachęcające też uczestników, także musi być fajna scena. No i oczywiście my ja po sąsiedzku tutaj z Centrum Kultury współpracujemy od wielu lat, więc żadnych trudności nie było, żeby można było zachęcić pana dyrektora CKTiS i pana burmistrza, żeby nam tę salę udostępnił. Także my się cieszymy, uczestnicy też są zachwyceni, bo sala jak z wielkich scen, także są myślę, że są zachwyceni i my również zresztą. To jest pierwszy tego typu przegląd. No nie ukrywam, że szkoda by było tego nie kontynuować, bo widzimy, że spotkał się z niesamowitym odzewem, że zaproszeni goście, którzy przyjechali czy z powiatu, czy z województwa, ich emocje w kuluarach wzbudzały moje wzruszenie. Tak więc ja mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy to kontynuować i że również dostaniemy na to wsparcie, bo każda impreza no, niewątpliwie wiąże się ze wsparciem finansowym.
Wielkie brawa!